Kopali, sznupali i znodli. Bez 2 tygodnie poszukiwań archeolodzy dowiedzieli się paru nowych rzeczy u ogródku w Koklowicach. W obrębie fosy udało nam się ustalić fakt, iż stożek był dużo mniejszy niż jest obecnie. Świadczą o tym jakby namuliska, które spłynęły jakby ze stożka i bezpośrednio pod nimi znajduje się fosa, która pierwotnie była wykopana i pełniła swoją funkcję właściwą dla niej. Udało się odnaleźć zachodnią ścianę, zachodni zarys wieży mieszkalno-obronnej. Te kamienie tworzyły prawdopodobnie albo fundament, albo jakieś wzmocnienie ściany, która tutaj wznosiła się nad nami. Wieża jak wyglądała, tego do końca nie wiemy, natomiast można tu wyciągać jakieś hipotezy. Porównując z innymi obiektami, być może miała około 3 kondygnacji, była zniesiona z drewna, z konstrukcji zrębowej. No i z zewnątrz na pewno była obleczona potężną, grubą warstwą polepy, która tutaj nam wychodzi w tym wykopie właśnie bardzo mocno. Za wieżą było nieduże podgrodzie. Nie wiadomo o nim zbyt dużo, jednak w opinii naukowców są grudek i je bardzo ciekawe. Widzimy bardzo ładne grodzisko, ładny grudek taki stożkowy, to nie jest grodzisko, bo to jest bardziej grudek stożkowy. Jest bardzo ładna, duża fosa. Dużo takich rzeczy widziałem, ale ta jest szczególnie taka interesująca, jest głęboka, duża. A w niej nie ino pozostałości średniowieczne, ale i nowożytne kaple, a i łożeszek. Największe utropienie było jednak rzeczy większym. W fosy zalegał nam taki sympatyczny kawał drewna, mniej więcej półmetrowej długości. Było trzeba go oczyścić, jako że był dość głęboko wciśnięty w dno fosy. No i sama próba wyciągnięcia go i wyrzucenia ponad ten prawie dwumetrowy wykop. Stowarzyszenie Genius Loci ocaliło grudek od zapomnienia. Ocalenie go przed zniszczeniem zależy już od okolicznych mieszkańców.